Rostańczone Narodowy ściągnął największe gwiazdy, ale nie wszystkie stanęły na wysokości zadania. Widzowie zniesmaczeni tym, co zrobił Zenek. Nie pozostali też obojętni wobec Dody. Rostańczone Narodowy to cykliczne show, które organizowane jest raz do roku. W przeszłości muzyczne widowisko z udziałem Plejady Gwiazd transmitowała TVP. W tym roku się to zmieniło. Koncert pokazał Polsat, a część z udziałem Gwiazd Disco. Polo wyemitowało polo-TV. Za bilety na muzyczne widowisko Polsatu trzeba było zapłacić nawet do 800 zł. Na scenie swoje przeboje zaśpiewały takie gwiazdy jak Doda, Blanka, Skolim, Sławomir, reaktywowany JUST5 i Stachurski, który świętował 30. lecie działalności artystycznej. Zaprezentowały się też zagraniczne sławy. Brytyjka Samantha Fox znana z przeboju Tochme oraz włoski zespół The z Italo Disco. Wydawałoby się, że przy takiej obsadzie ciężko będzie psioczyć na cokolwiek, a tymczasem krytycznych głosów pojawia się, jak grzybów po deszczu. Widzowie nie tylko oglądali koncert, ale też żywo komentowali go w mediach społecznościowych. Najwięcej opinii pojawiło się na kanałach promocyjnych Polsatu. To tam zarzucono organizatorom fatalne nagłośnienie i playback, który w kilku przypadkach był nie do ukrycia. Staśmy swoje hity zaprezentował na przykład Zenek Martyniuk. Czujne oczy widzów dostrzegły, że zanim Disco, Polo chwycił za mikrofon, wybrzmiały już pierwsze frazy piosenki. Za udawanie oberwało się też Skolimowi i Blance, byli też artyści, których pochwalono za występy na żywo i świetne show. Do tego grona zaliczają się Natasza czy Doda, pod której adresem komplementy płyną szerokim strumieniem. Kto was zachwycił, a kto rozczarował? Dajcie znać w komentarzu.